Ten jest synem moim umiłowanym, w którym mam upodobanie, mówi Ewangelia według Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Najwspanialszy pośród 10 tysięcy. Jakże cudowne jest dla nas rozważanie doskonałości naszego Pana Jezusa. Sam Bóg Ojciec dwukrotnie zawołał: ten jest synem moim umiłowanym, w którym mam upodobanie. To On jedynie jest tym, który może prawdziwie ocenić swojego Syna, a mimo to jesteśmy zachęcani, abyśmy byli zaangażowani z Nim, rozmyślając nad Jego piękną, chwalebną osobą i doskonałym dziełem, jakie wykonał na Golgocie. W Ewangelii według Mateusza, kiedy Pan zobaczył tłumy, Jego serce otworzyło się dla nich. Współczuł im, głosząc im Ewangelię, uzdrawiając każdą chorobę i każde schorzenie. Widział ich jako owce zmęczone, rozproszone, bez pasterza. Wiemy, że przy grobie Łazarza Jezus zapłakał, ale później była też inna okazja, by zapłakać. Na kilka dni przed odrzuceniem i ukrzyżowaniem, wiedząc dobrze, co go czeka, kiedy zjeżdżał z Góry Oliwnej na osiołku, zobaczył Jerozolimę i zapłakał nad nią, wiedząc, że za niewiele lat miasto i wielu mieszkańców zostanie całkowicie zniszczone. Mówi nam to Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 41 werset. Jakże niesamowite są dla nas Jego słowa wypowiedziane z krzyża: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza, 23-34. Następnie, widząc Marię w pobliżu krzyża, nie martwi się o swoje cierpienia, ale opiekuje się swoją matką, powierzając ją opiece Jana. Jak mówi nam Ewangelia Jana, 19 rozdział, 26 werset. Aby wyraźnie pokazać, że nikt nie odebrał mu życia, ale że on sam je złożył po otrzymaniu octu, po tym jak skłonił swoją głowę, czytamy, że powiedział: wykonało się. Skłonił głowę i oddał ducha. Ewangelia Jana, 19:30. Pan Jezus jest naprawdę najwspanialszy spośród 10 tysięcy. Chwalmy, czcimy i wywyższajmy Go, gdy coraz bardziej uczymy się, kim On jest. Najwspanialszy spośród 10 tysięcy. Ewangelia według Mateusza 3:17.